Rozwiąż równanie. Minus 3x kwadrat plus 10x równa się 3. A więc mamy tutaj równanie kwadratowe, więc przypomnę, jak rozwiązujemy równania kwadratowe. Więc tak, jak mamy równanie w postaci a razy x kwadrat plus b razy x plus c równe 0, przy czym a nie jest 0, czyli mamy naprawdę równanie, w którym występuje x kwadrat, to liczymy wyróżnik, który standardowo oznaczamy delta i to jest b kwadrat minus 4ac. I wtedy mamy dwa rozwiązania. X równa się minus b plus pierwiastek z delty przez 2a lub x równa się minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. No i jeżeli ta delta jest większa równa 0. Jeżeli delta jest ujemna, takie równanie nie ma rozwiązania. No dobrze, więc popatrzmy tutaj na to równanie. To równanie jest w takiej postaci, że wszystkie wyrazy są po lewej stronie, czyli tutaj musimy od obu stron, no, przenieść tą trójkę na lewą stronę, czyli odejmujemy 3 od obu stron równania i otrzymujemy minus 3x kwadrat plus 10x minus 3 równa się 0. No i teraz ile jest a, b i c? Czyli a jest, no a to jest współczynnik przy x kwadrat, czyli a jest minus 3, b powiedzmy, to jest współczynnik przy x, czyli b jest 10 i c to jest wyraz wolny, czyli c jest równe minus 3. Czyli stosujemy tutaj ten wzór, liczymy wyróżnik, delta to jest a kwadrat, b kwadrat, czyli 10 do kwadratu minus 4 razy minus 3 razy minus 3. No to jest tak, 10 do kwadratu to jest 100. Tu mamy minus, 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 czyli będzie minus 4 razy 9, czyli 36 i 100 minus 36 to jest 64. Czyli pierwiastek jest równy 8. I wobec tego mamy dwa rozwiązania. X, powiedzmy 1, równa się minus b, czyli minus 10, plus 8, pierwiastek, tak, podzielone przez 2a, czyli przez minus 6. No, minus 10 plus 8 to jest minus 2 przez minus 6. No i dzielimy przez minus 2 licznik i mianownik, skracamy, czyli to jest 1 trzecia. I drugie rozwiązanie, x2, to by było minus b, czyli minus 10, minus 8 przez minus 6. Czyli to jest minus 18 przez minus 6, czyli to jest 3. Czyli to równanie ma dwa rozwiązania, 3 i 1 trzecia. Jeszcze chciałbym Wam pokazać, że o ile stosujemy tę formułę poprawnie, to możemy najpierw to równanie kwadratowe troszkę przekształcić. Na przykład, jak ktoś nie lubi mieć ujemnego współczynnika przy x kwadrat, może to równanie pomnożyć przez minus 1, czyli mnożymy to równanie razy minus 1. No, czyli dostajemy tak, 3x kwadrat minus 10x plus 3 równe 0. No i ponownie, tym razem, prawda, zmieniły nam się współczynniki. Współczynnik a to jest a. A jest 3. Współczynnik b tym razem jest minus 10. I współczynnik c jest 3. Wobec tego tak, tym razem wyróżnik jest minus 10 do kwadratu, minus 4 razy 3 razy 3. Teraz minus 10 do kwadratu to jest 10, czyli to jest 100. I tu mamy minus 36, czyli tak jak poprzednio 64.
i pierwiastek z delty jest 8. I wobec tego x1 to jest minus b, czyli 10 plus 8 przez 6, czyli 3, 18 przez 6, czyli 3. No, to co się nazywało x1, to teraz jest x2, ale to oczywiście nie ma znaczenia. Może napiszmy x2, a x1 to jest 10 minus 8 przez 6, czyli 1 trzecia. Wobec tego oczywiście otrzymaliśmy te same rozwiązania, niezależnie od tego, czy zastosowaliśmy wzór na pierwiastki równania kwadratowego do równania tego, czy też najpierw pomnożyliśmy sobie to równanie przez minus 1, żeby mieć na przykład dodatni współczynnik przy x kwadrat i następnie do tego przekształconego równania zastosowaliśmy wzory na pierwiastki równania kwadratowego i wynik nie zależy oczywiście od tego, w jaki sposób to równanie rozwiązujemy.